Dzień dobry, witajcie, witajcie. Tu ja, Daniel Józef Kuczaj, coach życi, dziś z wiecznego miasta, z Chicago. Dziś przepełnia mnie ogromna radość i wzruszenie, bo nagrywam ten trening wspólnie z tą, co urodziła tego szaleńca, czyli mnie, z moją mamusią kuchoną. I nagrywam ten trening dla kobiet po 50, 50 plus. Oczywiście ćwiczyć może każda. Myślę, że ten trening będzie naprawdę trochę wymagający, ponieważ mamie zależało też na tym, żeby ten trening nie był. Jaki, mamo? No, żebyście też mogła wyżyć. Nie? Tak, no, nie za ciężki. A... Nie za ciężki, nie za lekki, lecz w sam raz. W sam raz. Kobieta po 50 też musi się ukochać. I my damy tego dowód. Nie, mamusiu? Tak. Dobrze. To zaczynamy. Zaczynamy, słuchajcie, od rozgrzewki. Będzie to 3-minutowa rozgrzewka. Jeśli będzie za mało, możecie włączyć Kuczaj Fitness i na Kuczaj Fitness sobie zrobić rozgrzewkę. Mamo, ćwiczysz z Kuczaj Fitness? Tak jest. Która jest linia twoja ulubiona? Bardzo lubię Chupaga Workout, ale nieraz se zmienią, bo można se zmienić tak samo. I Chupaga Workout to jest linia z hantlami i dzisiaj będziemy hantli używać. Jeśli nie masz hantli, to możesz tak naprawdę sobie użyć butelek z wodą na przykład, czy co tam, nie wiem, dwie torby mąki. Czy jakieś? Nie, no dwie butelki z wodą naprawdę wystarczy. Dobra, zaczynamy od marszu. Oddychamy spokojnie i rozpędzamy żyć do działania. Nie będziemy tutaj gonić. Mamo, nie będziemy udawać, że jesteś, słuchaj, nastolatką na WF-ie. Jesteś kobietą z klasą, więc tutaj będziemy dzisiaj tak właśnie z klasą ćwiczyć. Super. I teraz tak. Ręce do boku. Unosimy kolano i spinamy klatkę piersiową. Super. Kolano. Kolano. Oddychamy. Cały czas pamiętaj o oddechu. I z nogi na nogę. Pamiętaj o tym, żeby mieć brzuch spięty, żeby mieć proste plecy. Super. Mamo, przesuń się tutaj troszeczkę. I teraz tak. Delikatny przysiad i wymachy ramion do przodu. Mamusiu, co ci mówiłem? Na piętach, tak? Mocno biodra do tyłu. Mocno biodra do tyłu. Postaraj się, żeby palce nie wychodziły, kolana nie wychodziły za linię palców. I ramiona do tyłu. Spokojnie, oddychamy. Wdech nosem, wydech buzią. Oddychaj. Co, mamunia? Stresik trochę? Super. Jeszcze chwila. Bardzo pięknie. Nogi rozstaw na szerokość bioder. Mamo, ręce przed siebie. I na zmianę raz jedna ręka do boku, raz druga. Raz jedna, raz druga. Raz jedna, raz druga. Patrzymy za ręką. Pach. Pach. Jeszcze chwila. Jeszcze chwila na motyla. Fidlarwa zaczyna działać. Super. Zostań w rozkroku. Ramiona przód. Pamiętamy cały czas oddechu. Super. I jeszcze, mamo, głowa przez przód. Tylko nie kręcimy dookoła. Tylko przez przód. Przez przód, przód, teraz przez tył, nie dookoła, tylko przez tył. Super. Przód. Mamusiu, tak, przytapnij, przytapnij, a teraz do boku, nie. Super. Mamo, jak, czujesz się rozgrzana? No to zaczynamy trening. Postaram się, żeby przy każdym ćwiczeniu mniej więcej trochę o tym ćwiczeniu powiedzieć. Pierwsze, przysiad z wyciskaniem hantelek. Nogi na szerokość bioder. Mamo, tak, stań może delikatnie do mnie, lekko w... O, tak może. Co? Dobrze tak będzie? Dobrze, super.
tak żebyś mnie też widziała, nie? Może troszkę się otwórz lewym, prawym ramieniem, delikatnie. O, tak się delikatnie otwórz. I tak, hantle przed sobą. I teraz, co ci mamo mówiłem? Delikatnie, jakbyś chciała biodrami do tyłu i mocno biodra do tyłu, jakbyś chciała usiąść. Pamiętaj o tym, żeby siadać na piętach. Siadamy na piętach i wyciskamy do góry z wydechem. Powoli napięty i wyciskamy do góry. Powoli napięty i wyciskamy do góry. Stop, bo włączam czas. Zaczynamy. Poczekaj, mamusiu, spokojnie. Pamiętaj o tym, postaraj się przynajmniej, żeby kolana zbyt mocno nie wychodziły przez linię palców. Chodzi o to, żeby po prostu nie stawać na tych palcach. Dobra. Zaczynamy. Powolutku. Wolno do dołu i góra. Wolno do dołu, pamiętaj, mamo, góra i mocno na pupie. Dwa. I wolno i szybko. Wolno, wolno, wolno. Wdech wolno. I góra. Wolniutko. I góra. Mamo, czujesz żyć? Czuję. Piece i 30 sekund odpoczynku. Drugie ćwiczenie to przysiad sumo. I w tym przysiadzie zostaniemy. Szeroko rozstawiamy kolana na zewnątrz. Szeroko kolana na zewnątrz. I będziemy robić rozpiętki w tym właśnie, w takim półprzysiadzie. Pamiętaj, brzuch pod siebie, miednica podciągnięta, kolana na zewnątrz, półprzysiad. Przed sobą hanteleczki tutaj. Mamusiu, tak? Tak, mamunia, tak. I rozpiętki. Zaczynamy. Start. Raz. Dwa. Trzy. Powolutku. Cztery. Oddychaj. Nie słyszę oddechu. Wdech. 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 Wdech i wydech. Wdech i wydech. Spokojnie. Pali żyć. Pali żyć. Bardzo pięknie. 30 sekund odpoczynku. Trzecie ćwiczenie. Unoszenie hantli w opadzie. Nogi na szerokość bioder. Stajemy na szerokość bioder. Pamiętaj, brzuch podciągnij pod siebie. Miednica również tutaj podciągnięta. Będziemy unosić hantelki w opadzie. Poczekaj, mamo, nie męcz się. Na razie odpoczywaj. Wdychaj powietrze, wydychaj. Spokojnie, ja pokażę. Pochylamy się i unosimy hantle do boku. Jeszcze 5 sekund. Patrz, mamo, jak to się znarwano. Super. I unosimy. Raz. Proste ręce. Dwa. Patrz przed siebie. Głowa przedłużeniem kręgosłupa. Głowa przedłużeniem kręgosłupa. Super. Ja pokażę, jak to bokiem wygląda. Cyk. Cyk. Spokojnie, bardzo ładnie. Oddychaj, mamusiu. Oddychaj spokojnie. Oddychaj, kochana. Oddychaj. I powoli. I powoli. I 30 sekund odpoczynku. O, spokojnie, oddychaj. Wdychaj powietrze, mamo. Nosem wydychaj, ustami. Czwarte ćwiczenie w tym zestawie, które przygotowałem specjalnie tutaj dzisiaj dla Was na ten trening, to będzie zakrok z uginaniem przedramion. Nie rób, mamusiu, leży, odpoczywaj. Zakrok z uginaniem przedramion. Zakrok i uginanie przedramion. Pamiętaj o tym, żeby z 80% było na tej nodze wykrocznej ciężaru. Ciężar trzymamy pionowo na środku. Jedziemy. Noga do tyłu i uginaj przedramion. I wracamy. Uginamy i wracamy. Uginamy. Nie pochylaj się ani do przodu, ani za bardzo do tyłu. Cyk. Ręce wzdłuż ciała. Nie machamy, nie machamy. Wzdłuż ciała ręce, mamo. Wzdłuż ciała. Matka, wzdłuż ciała. Tu. Wzdłuż ciała. Kołd życi ci mówi, że wzdłuż ciała. Mamo, wzdłuż ciała, myśl. Wzdłuż. No wzdłuż, 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 Boże. Dobra, trzymaj. Co teraz, mamo, co najbardziej cię denerwuje w twoich rękach, o czym mi bardzo często mówisz? Pelikanki. Pelikanki. Oddychaj spokojnie. Kolejne ćwiczenie, które pokażę. Oddychamy. Lewą nogą przejdź do przodu. Zaprzyj się prawą. Proste plecy. Głowa przedłużeniem kręgosłupa. Prostujemy. I uginamy. Prostujemy i lekko przekręcamy rękę. O, właśnie tak. Super. Super, trzymaj. Oddychaj. I spokojnie.
Pokażę, jak to bokiem wygląda. Cyk. Super. Mamo, powolutku. Powolutku. Cały czas pracuje tutaj triceps. Oddychaj. 30 sekund odpoczynku. Dokładnie analogicznie to samo na drugą rękę. Czyli podeprzemy się na prawej i będzie lewa. Słuchaj, od razu pięknie się będzie wyrabiać cały triceps. Oddychaj, mamuniu, no oddychaj. Spokojnie, coś tak narwano. Spokojnie. Ja wiem, że chciałabyś, kiedy... Po kimś to muszę mieć. Po kimś to muszę mieć. Od razu, szybko, dużo, więcej. Spokojnie. Złap oddech, chwila na oddech. I druga noga, czyli zapieramy się na drugiej nodze i prostujemy. I lekko przekręcamy. Postaraj się trzymać łokieć w jednej linii. Łokieć w jednej linii. Głowa przedłużeniem kręgosłupa, czyli tak naprawdę nie zadzieramy jej ani do góry, ani do dołu. Trzymamy ją dokładnie tak. Całe ciało napięte. Mamusiu, żyć napięta. Super. Żyć napięta. I wracamy. Bardzo ładnie. Super. O, widzę pierwsze krople potu. Super. Przenosimy się teraz, przechodzimy do parteru. Przenosimy się do parteru. Mamusiu, usiądź na razie. Odkładamy hantlę na chwilę na bok. Kładziemy się na plecy. Połóż się na plecy, mamo. Kładziemy się na plecy. Zapieramy się mocno piętami o ziemię. Mocno wciskamy pięty w ziemię i unosimy biodra do góry i opuszczamy, ale delikatnie przesuwamy się do tyłu, jakbyś chciała przesunąć do tyłu na piętach. O! Tak, żeby mocno zaangażować pośladki i tył. I mocno. Czujesz, mamo? Super. Czujesz? Tak. Super. I mocno. Na piętach. Im mocniej, im mocniej. Zaprzesz się. Na piętach. Im mocniej jakby na tych piętach będziesz chciała się tam przesunąć do tyłu, tym mocniej będzie pracować pośladek. Super, 30 sekund odpoczynku. Bardzo pięknie. Spokojnie, mamo, odpocznij sobie. Jak? Fajnie? Fajnie? Fajnie, oddychaj. Super. Oddychaj sobie, oddychaj. Zostajemy w siadzie. Łapiemy hantlę do ręki i 30 sekund unosimy przód, dół, bok, dół, przód, dół, oddychamy, bok, dół, przód, dół i bok. Spokojnie, tak samo oddychamy, nie zapominaj mamy oddechu, trzymaj, trzymaj proste plecy. I bok. Super. I przód. Bardzo piękniście. I bok. Super. I 30 sekund odpoczynku. Rozciągnij się delikatnie. Popatrz w niebo. Super. A ja pokażę kolejne ćwiczenie. Kolejne ćwiczenie. Ale Ci przygotowałem dzisiaj ten trening. Jak się zgubiłem. A, kładziemy się. Hantle, biodra do góry. Tak samo, zapieramy się na piętach i mamy rozpiętki. Rozpiętki. Biodra mocno spięty, brzuch, mocno zaciśnięte poślady i rozpiętki. Co tu pracuje? Pracują cycki, pracują ramiona. Super, mocno spinaj żyć. Super, mamusia. Trzymaj mocno, trzymaj, nie pustoj. Super. Odpocznij mamo 30 sekund, odpocznij 30 sekund. Bardzo pięknie nam to idzie, no po prostu, słuchaj, ja już nie wiem co mam powiedzieć, bo przechodzimy masz do... profesjonalizm. No nareszcie Natula dała głos. Mamo, no oczywiście, że mam profesjonalistkę, słuchaj. To jest kobieta pracująca, żadnej pracy się nie boi. Mamo, przechodzimy do planka. Przechodzimy do planka. Przejdź do planka. O czym pamiętamy? Mamuś, chodź tutaj delikatnie, bo chcę pokazać, jak pięknie plank robisz. Przejdź do... bokiem lekko. Bokiem. O, i teraz tak.
Połóż się na brzuszku najpierw, co Ci mówiłem. Łokieć, linia prosta, łokieć i bank. I teraz do góry, podnosimy się do góry. Nogi troszeczkę szerzej. Napięty brzuch. Niżej trochę pośladki, niżej dupcia, niżej żyć. O, tak bardzo ładnie się poprawią. Niczym się nie przejmuj. Głowa przedłużeniem kręgosłupa. Miednica podciągnięta. Trzymamy taką naturalną krzywiznę kręgosłupa. Trzymaj, mamo, trzymaj. Co najczęściej, najczęściej błąd kobiety popełniają? Podnoszą za bardzo do góry albo za bardzo opadają w dół. Trzymamy naturalną krzywiznę kręgosłupa i oddychamy. Wdech nosem, wydech ustami, pracuje całe ciało, ale mocno pracuje tutaj brzuch. Super. Odpocznij chwilę. Odpocznij, przejdź życiom napięty i rozciągnij mocno, mamo. Rozciągnij tam, kochana, rozciągnij. Rozciągnij głowa między ręce, poślady na pięty, poślady napięty, trzymaj, super, bardzo pięknie, super. Mamo, przejdź z powrotem do podporu, przechodzimy do podporu, niżej pupa i przyciągamy kolano, mountain climber i wydech, niżej pupa trochę, mamo. Niżej, zepnij łopatki i trzymaj, spokojnie, wydech. Pięknie Ci, mamo, idzie, bardzo pięknie. Wydech, 30 sekund odpoczynku, bardzo dobrze. Co, mamo, zmęczona jesteś? Działa? Działa. Pocisz się. Oj, działa. Cycki Ci się pocą, żyć Ci się poci, bardzo dobrze. Połóż się teraz. Czy fajnie trenujesz? Nie zawsze się chyba nie robiłam tego profesjonalnie, bo nie zawsze się pociłam. A widzisz? A dziś się pociłam. Widzisz? Bo chyba robiłam to niestarannie. Właśnie o to mi chodzi, żeby tutaj. Do tej pory robiłam. O to mi chodzi, żeby tutaj w tym momencie jeszcze pokazać Ci bardziej technikę, żeby skupić się na tej technice, żeby było wolniej, a trochę bardziej. Dobrze, że przyleciałeś do mamusi. Przynajmniej mi pomogłeś. Boże, że mi pomogłeś. Połóż się teraz na plecach. Na plecy. I co robimy? Brzuch. Czyli to, na co mama narzeka mi bardzo często, że jej brzuch wisi. To już nie będzie wisiał. Podłóż sobie, słuchaj, mamo, delikatnie i podłóż sobie tam, kochana, ręce delikatnie podżyć. Wyprostuj nogi. I teraz tak. Mocno dociśnij lędźwie. O tak, mocno dociśnij tutaj lędźwie do ziemi. Weź wdech i mocno dociśnij lędźwie i szybciutko unieś nogi do góry. Szybciutko nogi do góry, wolno opadają do dołu. Szybciutko unosimy nogi do góry, wolno do dołu. I szybciutko nogi do góry, wolno do dołu. Góra i wolno do dołu. Góra i wolniutko do dołu, wolno. Góra. I wolno do dołu, góra i powolutku, czujesz brzuch, piec i góra i wolno do dołu, bardzo pięknie, super, podnieś się do góry, fajnie, działa. My tak naprawdę przygotowaliśmy ten ćwiczeń 14, jeszcze dwa przed nami, ale można ten trening sobie powtórzyć jeszcze raz go zrobić, jeśli komuś będzie mało, nie? Albo włączyć po prostu Kuczaj Fitness i tam naprawdę można dać radę, bo wystarczy ustawić sobie poziom zaawansowania niższy, nie? Dobra, mamo. Plecy proste, unieś nogi do góry, pociągnij kolana, zepnij brzuch mocno i teraz na przemian, delikatnie paluszkami dotykaj, paluszkami. O, tak, mocno. Proste plecy, zaprzyj się delikatnie tutaj rękami. O, zaprzyj się rękami, ręce do tyłu bardziej. O, i teraz. I na zmianę. Obciągnij paluszki. Czujesz brzuch? Czujesz? Piece? Jest set! 3, 2, 1. Bardzo pięknie. Ostatnie ćwiczenie. Nie wiem, dlaczego mi tutaj już zaczęło piszczeć, ale ostatnie ćwiczenie. 30 sekund ostatniego ćwiczenia twistu rosyjskiego. Lubisz to ćwiczenie, więc na Kuczaj Fitness chyba znasz. Jest. Dobrze, ostatnie ćwiczenie. Hantel w dłoń. Mocno spięty brzuch.
Unieś nogi do góry. A, trudniejsza wersja, bądź łatwiejsza, jak mu zrobi mama. Trudniejsza wersja, nogi w górze. Łatwiejsza wersja, taką jak robi mama. Patrzcie, że rozpędziła. To jest po prostu, to jest cała moja mama. No po prostu wszystko, ona zawsze by za wszystkich wszystko robiła. No jak zresztą każda matka. Dobra, mamo, robimy. Super, oddychaj. I spinamy mocno brzuszek. Spróbuj na... O, dokładnie. Spięcie, mocno. Chodź się leje, otrę. Super. Super, mamusia. Bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę, żeś znalazła tą chwilę dla siebie. Że zrobiłaś z nami ten trening. Mamo, taka chwila dla siebie to jest wręcz mój. Jest to potrzebne. To jest wręcz potrzebne. Jest to potrzebne. Nieraz przychodzę z pracy wykończona, ale te 15-20 minut zawsze znajdę. Przejdź na kolana teraz, bo się rozciągniemy. Usiądź sobie na kolana. Moja kochana. Jestem dumny. I teraz tak. Chwyć sobie prawa rączka za plecy, lewą ręką chwyć głowę i delikatnie przeciągnij ją w lewą stronę. Mamunia, czekaj, muszę ci pokazać. Ja przejdę trochę do przodu i tak. O, delikatnie głowa. O, właśnie tak. I rozciągnij, poczuj rozciąganie. Tutaj właśnie ramiona i przytrzymaj chwilę. Super. Trzymaj jeszcze chwilę, oddychaj spokojnie, z myślą, z taką dumą, że coś dla siebie zrobiłaś. I teraz analogicznie, druga strona, prawą ręką chwyć głowę z tyłu, lewa ręka z tyłu i przeciągnij w prawą stronę. Oddychaj i myśl sobie o tym, jak dolałaś kolejny kubełek do jacuzzi sukcesu. Bardzo dobrze. Super. Prawa ręka do przodu. Prawa rączka tutaj. O tak. Chwyć za prawą rękę i rozciągnij. Rozciągnij przed ramię. Super. I oddychaj. Spokojnie. Kolejny kubełek, kolejny bąbelek będzie cię łechtał w jacuzzi sukcesu. Dobrze jak łechtał, nie mamo? No i dobrze, ma łechtać. Trzeba przyjemności w życiu. Lewa ręka i rozciągnij. Poczuj, jak się rozciąga tutaj. O, super. Bardzo pięknie. Teraz usiądź. Usiądź sobie na ziemi normalnie, życią. Chwyć się za palce u stóp albo za tyle, ile dasz. Głowa między ramiona i przytrzymaj. Przytrzymaj chwilę. Oddychaj, spokojnie. Super. Teraz lewa noga przez prawą nogę przełóż. Chwyć się za prawe, za lewe kolano i lekko przekręć się ręka z tyłu i lekko w moją stronę. O tak. Super. I rozciągnij. Poczuj, jak się rozciąga pośladek. Rozciąga się? Czujesz, jak się rozciąga? To dobrze. Czujesz, jak się rozciąga? To dobrze. I teraz analogicznie druga noga, przyciągnij prawą, zaprzyj się i mocno rozciągnij. I rozciągnij. I rozciągaj. Patrz tam. O, rozciągaj mocno. Super. Jeszcze chwila. Oddychaj. Ale najlepszą mam dzisiaj modelkę po prostu tutaj. Wstań, mamo. Wstajemy. Przysiad, usiądź sobie, mocno na piętach, niziutko, niziutko, żyć na ile dasz radę i rozeprzyj łokciami uda. Dasz radę, mamo, niżej trochę, tak żebyś tak kucnęła, a kucnij, kucnij, plecy proste i rozciągnij. Dasz radę tak? O, o, jaka pięknie po prostu, bardzo pięknie. Super. Wstajemy do góry. Wdech, wdech,
Zdech i wzdech. Wzdech i wydech. Wzdech. Wzdech i wydech. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Dumna jesteś z siebie? Z ciebie też. Ze mnie też jesteś dumna. Z siebie też. Z siebie też. Ja jestem z ciebie dumny i z ciebie jestem dumny. Bardzo to było piękne dla mnie zrobić trening z moją mamą. Naprawdę muszę powiedzieć, że to było takie trochę moje marzenie, żeby kiedyś ten trening z mamą taki sobie nagrać. Ja wierzę, że jeszcze nam się uda nagrać jakąś linię na Kuczaj Fitness. A póki co ja, mamie, zostawiam Kuczaj Fitness, zostawiam siebie, ja wracam za chwilę do Polski. No nie płac. No nie płac, nie płac, nie płac. No i co? Ukochujemy was bardzo, bardzo. Mamusia trochę zazwyczaj więcej mówi, ale dzisiaj stremowana tutaj, przed kamerą. Stremowana. Nie chodzi o stremowanie, ale tutaj po prostu dała z siebie dzisiaj siódme poty. Dziękujemy wam bardzo za ten trening. Naprawdę dziękujemy, do zobaczenia. Do zobaczenia. Mamo, jeszcze może tak na koniec kilka słów motywacji od ciebie. No co? Kilka słów motywacji. Co ciebie na przykład motywuje? Codzienność. Codzienność. Nie dajmy się przytłaczać. Bądźmy sobą, bądźmy zawsze i będziemy szczęśliwe. I nie dajmy sobie wmawiać, że jest źle. Mówmy sobie, że jest dobrze. Dokładnie. I będzie dobrze. I będzie dobrze. No właśnie. I to mówi kobieta, która naprawdę... Nie ma złego, co by na dobre nie wyszło. Dokładnie. Zawsze to powtarzam moim dzieciom. A kolejne, co powtarza, to ty i tak zawsze zrobisz po swojemu. Tak. Doświadczajmy. Kochajmy się, ukochujmy. Tak, ukochujmy się.